Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Nowy sezon, ale kontynuacja akcji Esencja 30-lecia, Esencja drużyny 30-lecia. Jesteśmy znowu w siedzibie firmy Essen, gdzie mamy razem z Hubertem wielką przyjemność i bardzo miłe spotkanie. Mamy możliwość porozmawiać z legendą legend, największym koszykarzem w historii klubu z Wrocławka, w historii Nobilesu, Provajdu Nobilesu, a później Anwilu Włocławek, Igor Gliszczuk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Jak się czujesz, powiedz, w tym psychopatycznym? No co mogę powiedzieć? Jednak już 30 lat, 32 lata już minęło, jak ja przyjechałem do Polski. Bardzo szybko zleciał czas, to chcę powiedzieć. Myślałem, co całe życie będę grać. A jednak jest tak w karierze, kiedyś musisz skończyć. Вот. Jestem zadowolony, co przyjechałem tu, do Wrocławka i swoją karierę potoczyła się na u mnie tu, w Wrocławku. W którym momencie poczułeś się, że jesteś włocławianinem? Chyba w tym momencie, kiedy wziąłem obywatelstwo polskie. To był 98 rok. Przede wszystkim dla mnie to był wielki zaszczyt dostać od prezydenta Kwasniewskiego obywatelstwo. I wtedy już zdecydowałem, co zostanę z całej rodziny w Polsce. 30 lat historii występów w Ekstraklasie, 30 lat klubu w Ekstraklasie to jest znakomite grono sportowców. Kibice wybrali dziesiątkę. Musiał być w niej Igor Gliszczuk. Nie ma innej możliwości. Prawda? No cieszę się, co wybrali, co pamiętają jeszcze, bo nie każdy pamięta, bo już minęło 3 dekady. Вот. Na dzisiejszy dzień, jak przychodzę na mecz, patrzę na trybunę, widzę ludzi troszeczkę starsi. Dzieci, które były malutkie, już mają swoich dzieci. Ale to jest przyjemnie, to co ta tradycja jest i będzie. W Wrocławku. A czy komuś w tej dziesiątce, czy jakiegoś zawodnika brakuje w twojej opinii? Czy ta dziesiątka, którą kibice często się kierują sentymentami, ale też umiejętnościami sportowymi, czy w twojej opinii jakiś zawodnik mógłby się z niej znaleźć, ewentualnie za kogoś, czy to jest takie rzeczywiście najlepsza reprezentacja w historii tego? Nie, na pewno ja patrzę ze strony teraz trenera. Chciałem powiedzieć, na pewno by widziałem by inną dziesiątkę, ale to już decyzja kibiców. Na przykład w naszej erze, tak mogę powiedzieć, ja bym widział Mirka Kabala, Romka Olszewskiego, Aleksieja Ugrumowa, ci ludzie, którzy grali. Ale to jest inna dekada. I dlatego no, na dzisiejszy dzień po prostu już minęło dużo czasu i ludzie wybrali tych zawodników, którzy odnosili tak samo sukcesy, jak i my. Ale to jest ciekawe. Najlepsza piątka, z którymi zawodników, z którymi grałeś. Najlepsza piątka we Wrocławku. Mirek Kabala to byłaby jedynka? Mirek Kabala raz. Dwójka Igor Gliszczuk. No niech będzie. Ajki Korbin. Pięć. Mhm. Pięć. Aleks Ugrumow i tak, żeby przypomnieć, żeby... Jankowski się znalazł może. Tak, Tomek Jankowski, czwórka. Ja myślę, gdzie ten lewaręczny z prawej strony? I Tomek Jankowski, dokładnie. No de facto z lat 90. Tak, to jest... A nie ma Romka Olszewskiego, mimo wszystko. Tomasz Jankowski, ta dwójka znalazła się w gronie 10. Romek Olszewski walczył, był wysoko, ale no, ustąpił miejsce Jankesowi, ale też zawodnikom już, których młodsi kibice pamiętali. Prawda? A dlaczego Ajki Korbin?
Dlatego, co to był człowiek, który wykonał bardzo dobrą pracę na zbiórce, był doskonały, pasował do naszego zespołu, bo to jest też ciężko, kiedy spotykается 12 osób, żeby było jak cała rodzina wszyscy. I dlatego no, akurat on pasował dla nas. No. Był Van Dijk, Dave Van Dijk też pasował, ale akurat ja oddaję głos na Ajkę. Tak. A jak ktoś nie pasował, to szybko wyjeżdżał? Ja myślę, to była decyzja trenera, ale u nas nie było coś takiego. Akurat trenerzy mieli nosa na dobrych zawodników. Ale też trenerzy musieli się mieć na baczności, bo postać Igora Giszczuka nie ułatwiała? Nie ułatwiała, ale no nie było kompromisów. Albo trenerzy też dociągali do poziomu tutaj. No, chcę powiedzieć, no nie mam łatwiejszego charakteru. W pracy jestem, jak i jestem, wszyscy mnie znają. Albo bierzesz się za pracę, albo idziesz pić whisky z lodem. Dlatego kiedyś powiedziałem pod prysznicem, jak ja by był trenerem, to by biegali by szybciej. Вот. Ну и кедыш мое мажение исполнилось, ну и для того, jakieś tam sukcesy odniosłem we Włocławku, jak nie, trener. Nie takie małe, ale miałeś trudny charakter dla trenerów? Ja myślę, co charakter ja miałem i mam. Co znaczy miałem? Jako zawodnik. Jak ktoś mówi, ale on zmienił się. On zmieni się w piasku. Вот. Charakter jest, on i zawsze zostaje. Вот. На певно тренери видели, який я мам характер. Я мав валічний характер, я не вмів їм шегривати. Для того, може бути, за мою спортову кар'єру завжди були мугури. І знаходили ми компроміс між собою. Вот. А тренери ще тебе трохи бали? Бались? Як, що то за тренер, якщо буде батися заводник? Ні. Я myślę, co były sytuacje, ale u mnie nigdy nie miałem konfliktu z trenerem. A pamiętasz może ten mecz, w którym chciałeś coś udowodnić? Pytanie, czy pamiętasz, czy trenerowi, czy może kibicom? Kiedy jak Tony Rotten, niedawni, może ci młodsi kibice pamiętają, nie zdobyłeś punktu, ale wielokrotnie byłeś pierwszy w kontrze, robiłeś takie kółeczko, wracałeś na obwód, podawałeś piłkę, miałeś 20 kilka asyst. Bez 20, punktu, 21 asyst. Tu się spieramy z Michałem, czy były 2 punkty, czy 0? 0. I właśnie. Tak, mogę powiedzieć. To były pobójce w Stargardzie. Kiedy dostaliśmy dyskwalifikację na 3 mecze albo 4, już nie pamiętam. I sytuacja wyglądała tak, co nas ukarali wtedy na 1000 dolarów. To były bardzo duże pieniądze, my nie zarabialiśmy jak teraz. Klub czy liga? Kto ukarał? Klub. Вот. No i w tym momencie ja pokazałem, co ja mogę nie rzucać. Mogą podawać. Czyli to był sygnał dla klubu? To był tak, jakby taki ultimatum. Proszę bardzo, jeżeli tak chcecie, to będę tak zachowywać. No, ale kiedy wygraliśmy 20, ja nie rzuciłem żadnego punktu, to prezesy zdecydowali, żeby chyba rzucałem i zjęli tę karę. Czyli zadziałało? Zadziałało, tak. Ale rzucałeś dobrze, bo sezon 95-96. Jeśli tu dobrze pamiętam, to był sezon rekordowy, 26,9 punkta w europejskich pucharach. Pozycja czy rola, nie rola, pozycja króla strzelców. To co, no, miałem swoje lata jeszcze, bo wróciłem wtedy jeszcze z Związku Radzieckiego, gdzie miałem dużą konkurencję. Byłem w reprezentacji drugiej kadry. I dlatego no, poziom był bardzo wysoki. Wtedy była
Teraz jak to Eurosojuz, to wtedy był Związek Radziecki i grali 12 zespołów i to była naprawdę mocna liga, tak jak hiszpańska. Вот. Ну и заводницы были на высоком поземе, не мушу мувить, которые играли в НБА, Марчеллонис, Волков, Сабонис. Вот. Для того было так, был им вытренованы, был им в доброй форме, и всегда всем, ну, хотелось играть в пухарах, чтобы клуб осягнул какой-то сукцес. Ale 27 punktów na mecz to jest gigantyczna średnia. To jest właściwie dzisiaj się to nie zdarza, żeby zawodnicy mieli taką średnią, zwłaszcza w europejskich pucharach. Nastawiałeś się jakoś specjalnie na te mecze? Tak, na pewno. Tak. Nastawiałem się, chciałem pokazać, co nie grałem nigdy w pucharach przede wszystkim, kiedy byłem w RTI Minsk albo w Dynamo Moskwie, kiedy byłem w wojsku. I dlatego dla mnie to było takie wyzwanie, pokazać, nie wiem, miałem ambicje. Chciałem być dobrym, no, taka jest prawda. No na pewno ta wysoka średnia też pozwalała, tak mi się wydaje, otrzymywać później oferty z drużyn zagranicznych, bo przyjeżdżali do Wrocławka, ładowałeś po 3 dychy rywalom. Czy były te oferty? Jakie oferty odrzuciłeś? Czy pamiętasz nazwy klubów, a może kraje, z których te oferty spływały? Tak, chcę powiedzieć, z Turcji miałem propozycję, z Holandii. Вот. Kiedyś przyjechał Naumowski Piotr, вот, z Benettonu i my graliśmy eliminację do Mistrzostwa Europy w Macedonii. I gdzie Białoruś wygrała wszystkich 5 meczów i my nie pojechali, a pojechała Polska wtedy. Dlatego co młodzież wyjechała na, do Stanów, Kuль, tam Mieszczyrików, wszyscy. I my już w następnej eliminacji nie graliśmy. Вот. I Polska akurat wtedy miała bardzo dobry sukces, kiedy zajęli 7 miejsce, gdzie mogli grać o medal. I z Piotrem Nowomowskim, on mówi, co ty tu robisz w Polsce? Ja mówię, no wiesz, normalnie, gram w pucharach, to wszystko. Mówi, da jedź, zarabiaj kasę. No ja mówię, ja to nie znam za bardzo dobry angielski. Вот. I tu mam dobrze, jestem królem. Co, tu, co jeszcze lepszego szukać? No i na tym rozmowa nasza skończyła. Tak że propozycję miałem. Ale nie skorzystałem i chyba nie żałuję. Okej, okay, a jak to wyglądało w tamtych czasach? Bo miałeś jakiegoś agenta? Nie, no żadnych właśnie, agentów. No więc żadnych kto się kontaktował agentów. I w jaki sposób? To dzwonił telefon nagle? To było od razu, że po meczu był kontakt. Aha. I mu proponowali. Jedziesz z nami. Tak, telefon, tu możesz zadzwonić i tak to wyglądało. Nie było wtedy, teraz to możemy dzwonić, umawiać, mail, wtedy nic nie było. O, wtedy tylko mógł być faks. A, no dobrze, a na krajowym podwórku miałeś oferty? Wrocław, Pruszków, Bytom, były? Szczerze mówiąc, było jeden raz, o, i to nie chcę mówić do którego zespołu. Miałem ale gra ten zespół teraz? Gra. A dużo zespołów z tamtych lat nie gra, więc gra. Zagadka. I dlatego chcę powiedzieć, zdecydowałem się tu, byłem tu szanowany przez kibiców, przez ludzi, szanowałem sponsorów przede wszystkim. Bo to były ciężkie czasy i dlatego, nie wiem, byłem wychowany przez rodziców. To teraz odegrałeś jeden sezon i idziesz gdzieś indziej. Wtedy były inne czasy i po prostu miałem tu dobrze i dlatego jestem tu. No dobrze, a ja mam takie pytanie, mi się od razu rodzi, no bo ty byłeś ambitnym sportowcem, bardzo tak. Charakternym, zdążyliśmy o tym opowiedzieć i też wszyscy to wiedzą. Początek twojej przygody tutaj w Wrocławku to są 3 medale. No awans z pierwszej ligi do ekstraklasy, czy też z drugiej ligi do pierwszej wtedy. Później 3 medale, później 3 lata czy 4 lata słabsze, bez medali. Nie, brąz.
wicemistrzostwo brąz i później bez medali. Okres bez medalu. 95, 6, 7 rok i dopiero era Kijewskiego, Jusupa były później. Tak, medale, jeszcze 3 medale srebrne, jeszcze 3. No to o, jeden brąz, Puchar Polski i na koniec, jak już trenerem byłem, jeszcze 2 medale. Chodzi mi o ten środek lat 90., kiedy nie było medali? Tak. Czy nie miałeś wtedy chęci odejść? Nie, dlaczego? Sportowiec jest taki, no, który walczy, on chce udowadniać. Ja nie chcę tam równać ludzi z NBA, które całe życie walczą o mistrzostwo i niektórzy nigdy imi nie stali. Dlatego każdy sezon jest nowy, a przede wszystkim, kiedy zaczyna się sezon, no to ty musisz cały czas udowadniać, co ty jesteś dobry, co w tym sezonie ty chcesz osiągnąć jak najwięcej. Вот. Ну и прежде всего, чтобы не было контузий не только у тебя, но и у твоих партнеров, чтобы этот склад держался до конца сезона. Chciałeś pewnie zapytać o tą plotkę, bo może Igor potwierdzi, że stawiałeś warunki działaczom klubu, że albo robicie skład i walczymy o medal, albo odchodzę. Ja słyszałem taką informację, próbowałem ją potwierdzić, ale nie udało mi się, być może właśnie ją potwierdzisz lub zaprzeczysz. Po tym sezonie, gdzie było 7 miejsce, w tym najsłabszym sezonie, 97-8 rok, to wtedy podobno było ze swojej strony ultimatum dla zarządu, dla klubu. Albo się wzmacniacie i gramy o coś, albo ja odchodzę. I rzeczywiście wzmocnienia nastąpiły, w kolejnym sezonie było wicemistrzostwo. No na pewno, może być coś było tam. Ja jestem człowiek, nie lezę w kieszenie za słowem, ale na pewno chciałem, żeby mieć zespół, który będzie walczyć o wysokie cele. No, jesteśmy sportowcy, kariera jest bardzo krótka i dlatego no, chcesz grać nie tylko dla siebie, grać dla tej publiczności, dla tych ludzi, którzy przychodzą i kiedy oni chcesz oddać dla nich to serce, bo my nie mieliśmy takich pieniędzy. Chcesz pokazać, co przyszliście i my daliśmy z siebie wszystko. I dlatego może być te medale jakoś to przyszli do nas. Wrócimy na chwilę do tego sezonu słabego, bo tam się pojawiła postać pierwszego zagranicznego trenera w historii klubu. Był to Rajko Toroman. Mówiło się, że przyniósł taką jugosłowiańską szkołę koszykówki do Włocławka, ale no, nie poszło. Szło polskim trenerom, Kijewskiemu, wcześniej Krajcy. No przede wszystkim... Co pamiętasz z tamtego okresu? Czy ten Toroman? Pamiętam ciężkie treningi. Jak trenujesz 3,5 godziny, no to niektórych zabrała karetka, przede wszystkim młodych zawodników. Jak ja byłem doświadczony, to gdzieś tam pół nogi poszedłem, albo jeszcze. Co wam chcę powiedzieć? No, jugosławska koszykówka, ruska koszykówka, to jest w prawie narodowy wid sportu, tak jak na Litwie. Ludzie, którzy mają dużą konkurencję i między trenerzy sobą, każdy walczy po prostu, żeby osiągnąć jak najwięcej. Tam jest dużo ludzi. Jest z czego wybierać. U nas, dlaczego ten trener myślał, co pracowaliśmy ciężko, okej. Ale później na koniec Sladan, pamiętam, taki był zawodnik, bardzo dobry, Stajkowicz, tak, jest bardzo dobry zawodnik, też złapał kontuzję. O. I dlatego, no, wydaje się mnie, może być ten proces treningowy był za mocny. I dlatego no, sponsory później też nie wytrzymali i musieli zwolnić go. No bo my pierwszą połowę wygrywaliśmy, a później przegrywaliśmy po 20 punktów. To coś tu nie tak. I przyszła era Eugeniusza Kijewskiego, finały i mecze przy pełnej hali ludowej we Wrocławiu.
olbrzymie zainteresowanie kibiców, mediów, Telewizja Polska pokazywała te mecze, ale no, był finał, gdzie chyba wspomniałeś dzisiaj, byliście najbliżej złotego medalu. Ten, gdzie Alan Gregow przy połowie stracił, to był siódmy mecz? Siódmy mecz, tak. 98, 99 sezon. Tak jest. Przegrana 4-3 w finale, najbliżej. Co chcę powiedzieć? No, w tamte czasy, no, nie chcę tam narzekać. Na pewno to mistrzostwo od nas zabrali. Вот, забрали, але я не жалую в своей карьере, которую посвятил там, за границей, и ту, как я мою у себя в дому, бо то есть мой другий дом, а на десятый день то первый, бо то у меня мои внуки, дети. Dlatego, ну, каждый из нас бы хотел бы иметь, играть о финалы, i być drugim, a nie jeden raz mieć jakiś medal, a później jego zapamiętali. No, dlatego ja jestem bardzo zadowolony. Da, nie udało się. Byliśmy blisko, ale nie chcę wspominać. Ale te łzy, bo ja pamiętam, wybierałem z kolegą akcję do filmu pożegnalnego, który, tu się uśmiechnę, robiliśmy i tam jest taka scena, dziewczyna ocierać ci łzy, to jest na pewno... Tak, ja pamiętam, to jest zbrzydłe. To jest, tak. Ocierać ci łzy. Teraz ostatnio w zeszłym sezonie Victor Sanders płakał po tym, jak odpadliśmy ze Szczecinem. Nie wiem, czy to właśnie wyróżnia... Moim zdaniem to jest emocje. Ja chcę powiedzieć, to był mój bardzo dobry sezon. Ja miałem wtedy 35 lat. Вот, i... Чулим попросту, це то є, де ж так була близька шанса здобити мішоство. Ну і то пуще попросту. Те, що є серебряна медаль, то, що ми вилим, кожен би хотів би мати. Але так не стало. Ну і для того, ну то є якийсь недосвід, що не мав того золотого медалі. Але завжди хтось мовив, але Грищук завжди є другі. То хотів їм повідати вам. Хотів би бути завжди другі. Бо знаєте таке назвисько в НБА? Кармалом, Стоктом, які теж ціле життя були другі. Але їх знають цілий світ. А мене тільки ціла Європа. Чи то не є так, що ти... Wspominasz sobie swoją karierę i czegoś żałujesz? Nie. Jestem szczęśliwym człowiekiem i cieszę się, co mieszkam w Wrocławku. Czuję siebie tu wspaniale i mam bardzo dobrych ludzi obok siebie. Вот. Na pewno jest parę, których by chętnie by podziękował im za wszystko to, co nie jest. Poznajesz ludzi w biedzie, a nie wtedy, kiedy jesteś na górze. Вот. A tak, poza tym, jestem po prostu szczęśliwy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Przede wszystkim cieszy mnie to, co ten klub funkcjonuje tyle lat. I tak stało, co trafiłem do zarządu вот, klubu. I cieszę się z tego, co... Jednak pamiętają to mnie, a ja człowiek, to co myślę, to mówię. A możemy porozmawiać jeszcze trochę o na przykład rywalizacji ze Śląskiem? Jak do tego podchodziłeś? Ten Śląsk był cały czas krok przed tobą, krok wyżej. No i czy fakt, że wybraliśmy na to udekorowanie, czekaliśmy cały poprzedni sezon na to, ale teraz trafiła się okazja, bo chcieliśmy, żebyś był ostatnim zawodnikiem. No też są względy logistyczne gdzieś. Chase Simon pewnie będzie ostatni. Mamy nadzieję, że nie masz nam tego za złe, ale no, ten mecz z Wrocławiem idealnie nam się spisuje. Igor Gliszczuk musi zostać uhonorowany na tym właśnie rywalu, bo tam były największe iskry, leciały. No co, pamiętam, Wrocław to jest wspaniałe miasto, wspaniałe kibice. Вот, pamiętają mnie, kiedy wchodzę, 7 tysięcy pamiętam na Ludowej.
kibiców. I kiedy wchodziłem, zawsze mnie witali Igor. I ja po prostu... Oni tak wołali, Igor, tak... Tak jest, tak, 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 tak. Ja próbowało? Nie, odwrotnie, ja byłem pewny siebie, значит, pamiętają, kto ja jestem. I kiedy wychodziłem, zawsze walczyłem do samego końca. A pojedynki z Maćkiem Zielińskim, ze świętej pamięci Adamem Wójcikiem, czy z seniorem Zyskowskim na przykład? Tak. To była sportowa rywalizacja, to wiadomo, ale tam też było taka, no nie chcę użyć słowa nienawiść, bo to jest mocne słowo, ale taka nie lubię cię, pokażę ci miejsce w szeregu. Czy kończył nie? się mecz? Czy kończył się mecz, piątka? Czy... Chcę powiedzieć, może być w tamtych czasach na pewno to odczuwałeś, bo wychodziliśmy, każdy chciał założyć złoto na szyję, a nie srebro. Na pewno była walka. Po meczu tak, przebijaliśmy piątkę, 6-6, no takie relacje, żeby ze wszystkimi, nie, z Adamem miałem bardzo dobre relacje. Do dzisiaj mam z Zyskowskim Jarosławem, który przyjeżdża do domu, do mnie, siedzimy, rozmawiamy, pytamy się o mojego syna, a ja o jego syna, bo to jest, bardzo cieszę się, że jego syn osiągnął takie sukcesy. Mój teraz po dwóch operacjach dochodzi do siebie więzadła. No jest kontakt. Maciek, on jest prosto Maciek, no jest wesoły, szczęśliwy. Nie mamy, jak spotykamy się, witamy się, rozmawiamy. No, to jest życie. No, kiedyś to była relacja na boisku, teraz nie każdy może mieć kontakt tak, jak ja, na przykład z Zyskowskim. No, to jest życie, co ja mogę powiedzieć. Ale też chyba jakieś przyjaźnie, a bardziej chyba trochę właśnie Siergiej Żołdok? Tak, Siergiej Żołdok mieszka tu w Inowrocławiu, spotykamy się. Ja jestem ojciec chrzestny dwóch synów. Tak, że na każdej, na Wigilii u niego akurat jest urodziny 24. Tak, że jest okazja zawsze spotkać. Jeszcze był jeden Białorusin, Aleksander Kul, wspomniany wcześniej. Maciek, i Żenia Pustogwar. I Żenia Pustogwar, którego nie udało nam się ściągnąć. Zaproszę. Tak. Tak, mamy kontakt. Sasza teraz jest... on gdzieś w biznesie. Kiedy ja byłem głównym trenerem w Smoky Minsk na Białorusi, to ja jego... On był u mnie od przygotowania fizycznego. Вот, był ze mną, a później jakoś drogi rozeszliśmy. А с Сергеем Куль, с Сергеем мам контакт с Женем, мне еще контакт, ну, то есть житься, то есть нормально. У каждого есть родина, кто-то развился, кто-то покохал кого-то иного, само житие. Вот. Вручимо до кошиковки, вручимо до сезону того, где та роль тренера трошки тренера. Twoja słaba. Przyszedł kolejny trener z byłej Jugosławii, Aleksander Petrowicz, i tam zbudował taki skład, że po raz pierwszy w historii... Objął Stefanie to po Stefanie. Nie był mecz, w którym nie zmieściłeś się do dwunastki. Wiesz co, ja cię chcę powiedzieć, z Michałem rozmawiałem dzisiaj. Rozmawialiśmy o tym i to jest ciekawa rzecz. A ja nie pamiętam to. Wiesz, przygotowując się jeden raz ja nie byłem w składzie, kiedy prowadził Kijewski, kiedy był Williams, to wtedy pamiętam, a tu... Przynajmniej tak podpowiada Wikipedia. To no, możliwe, może być. Wiesz, miałem 38 lat. Trener Petrowicz ściągnął, na przykład był Wladimir Anzulowicz, taki chorwacki, grający też tak chorwackiego centra, Chwoje Henjaka, i nagle tych obcokrajowców zrobiło się po prostu dużo. Ale ja byłem wtedy Polakiem. Zły kontekst powiedziałem. Chodzi o to, że ogólnie zawodników zrobiło się zbyt dużo, niż protokół meczowy zakładał. Aha. I trzeba było kogoś zostawiać poza parkietem.
No ale jeżeli no, nie pamiętasz, to znaczy, że w ogóle nie przywiązujesz wagi do tego, tak naprawdę. Teraz to już dla mnie śmieszne. A jeżeli jesteśmy już, bo to już jest końcówka twojej zawodniczej kariery, tak. Czułeś, że to się już kończy? Czy jeszcze chciałeś pograć? Szczerze mówiąc, święci pamięci Benia jakiś Michiewicz. Jakoś to my spotkaliśmy. Ja powiedziałem, wiesz co, daj mnie jeszcze rok zagrać. On mówi, okej, ale po ostatnim jeszcze rok i kończysz. Kiedy przyszedł ten rok, ja przyjechałem do domu, usiadłem z żoną i mówię, słuchaj, mam propozycję. Jeszcze, wtedy, w 38 lat. Ale, mówię, nie wiem, proponują zostać mnie tu asystentem. No i tak siedzieliśmy gdzieś, ja wiem, z 2-3 godziny rozmawialiśmy. No i żona powiedziała, kiedyś musisz skończyć grać. No i... A mam mądrą żonę, no i posłuchała. I na dobre wyszedłem. Czyli to żona? Tak, na pewno. To była decyzja. Ciężko mnie było odejść z tego, bo to jest mój chleb, to co lubiłem. Zawsze, jak mówili, ja jak ryba w wodzie. Dlatego jestem pewny siebie, znalazłem siebie w życiu. Jestem dowartościowany i mam szczęśliwą rodzinę i z tego cieszę się. Ale to też ja muszę zapytać z kolei, bo też taka plotka, że trener Andrzej Urlep powiedział, podobno miał powiedzieć, że Griszczuk tak, ale na ławce, ale już nie w zespole. W roli asystenta. W roli asystenta. Aha. Że to było takie ultimatum, czy myślisz, nie, że... ja już... To Urlepa jeszcze nie było. Czyli najpierw była twoja decyzja. Oczywiście. To było takie, co... Ja, kiedy skończyłem karierę, Aca Pietrowicz powinien był zostać jeszcze na następny sezon. I dlatego przyjął Urlepie, to nie. A Andrzej, no co, no... Z Andrzejem przepracowałem 3 lata i to było... Nie było łatwe, bo on ma swój charakter, ja mam swój. Paru raz my na pewno powiedzieli sobie, ale to praca wyglądała normalnie. Najważniejsze, co wykonaliśmy pracę razem. Pierwszy sukces, który klub odniósł mistrzostwo Polski, to odnieśliśmy razem i tak to wyglądało. No. I po 3 latach ja musiałem odejść. Chciałeś odejść? Tak, no bo chcieli, żeby ja jeszcze został, a ja powiedziałem, co ja już jestem gotowy być pierwszym trenerem. Poszedłeś do Słupska, z którym w drugiej kolejce przyjechałeś, drugiej albo czwartej kolejce przyjechałeś do Wrocławia, drugiej i, tak. I wygraliście. Tak, tam troszeczkę, 14. Tak. 13. 14. 13. 13? Dobra, niech będzie. Może zakładzi. Za 3 minuty do końca było 22. Tego ja nie pamiętam, ale znowu wynik 79. No bo wtedy ty byłeś młodszy troszeczkę. Ja byłem wtedy w klubie Kibica. Aha. I a mieliśmy skupić się na tak, trenerze zawodnika, bo kibice wybierali zawodników drużyny 30-lecia, więc tak dosyć płynnie przeszliśmy przez długą karierę, bo 11 sezonów, bo ten jeden jeszcze... Może zapytamy o medal, który konkretnie... No właśnie, który medal? Jakbyś miał wybrać jeden medal, jeden sukces, jeden sezon, no to jedno z tych trofeów, które osiągnąłeś we Wrocławku, to co to by było na pierwszym miejscu? Ja nawet nie będę zastanawiać. To był pierwszy medal Włocławka, który my zdobyliśmy. Startowaliśmy z 7 miejsca, graliśmy play-offy z 2 miejscem. To był najsmaczniejszy chyba medal w moim życiu, gdzie przegrywaliśmy 2-0. Później przyjechali, Bytom przyjechała do nas. Było 2-2 i na piąty mecz my pojechaliśmy tam i osiągnęliśmy taki sukces, naprawdę to zapamiętałeś na najwięcej i przede wszystkim ja nigdy nie widziałem, chyba 5 albo 6 autokarów pojechało kibiców tam. To było po prostu show we Włocławku. Pamiętam, jak my graliśmy w barażach z Górnikiem Łabrzych.
I wtedy już widziałem, co to jest. Вот. А когда еще осягнулись мы так и сукцес, но то люди не могли попросту трафить на халу, бо то на правда эти билеты было тяжко. И запоминаешь этот сезон, мимо же в финалах не загралась, бо контузия. Так, 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 так. Жаловалась с того, что не можешь хлопакам помочь. Ну, напевно, прежде всего, не мислялам ці co ze mną będzie. O, to było pęknięcie kręgosłupa i no, ciężka sprawa. Na dzisiejszy dzień to jest, oddaje się sport, to zdrowie, tak że wszyscy trenujcie, grajcie. Fajna puenta, bo powiedziałeś, że z Zyskowskim, który był wtedy odsądzany przez kibiców od czci i wiary, dorobił się swojego pseudonimu, takiego negatywnego, no. Spotykasz się, więc rozumiem, że to była rywalizacja i kontuzja. Ja myślę, teraz możemy powiedzieć, to jest sport, to mogła być taka sytuacja, co ja mogłem Jareku zrobić to, albo on mnie, to jest przypadek. Вот. I dlatego trzeba podchodzić, najważniejsze teraz dla mnie, żeby była przyjaźń. Kiedy przychodzi do mnie jego syn, wita się i mówię, co taty, pozdrowienia, albo ja mówię, pozdrow taty, albo dzwonimy drug do druga. To jest na dzisiejszy dzień nieważne. Życie to jest bardzo krótkie, a to, co my zrobiliśmy dla polskiej koszykówki, i teraz reprezentacja Polski gra, i młodzież jest inna, nie muszą być gwiazdy. Po prostu, żeby był zespół. I to jest liczyce dla mnie. Teraz, kiedy ja przychodzę na salę i patrzę to wszystko, kiedy jest jedna koszulka, druga, trzecia, kiedy jest mistrzostwo, jedna, drugie, trzecie, puchar jeden, drugi, to ja siedzę i dla mnie to jest po prostu to, co my zaczęliśmy i to jest dla mnie jest taki prezent, po prostu, co mogę przyjść i cieszyć ze swoimi dziećmi, wnukami i kiedy pytają, dziadek, a dlaczego ty tam wisisz? Ja mówię, no spokojnie, opowiem ci. I tak to jest. I siadasz przy kominku i opowiadasz? No przy kominku, przy drinku. Вот. Teraz można. Można się pozwolić, tak. Tak, opowiadam i kiedy wchodzę do kabinetu mojego, to pytają, dziadek, to wszystko twoje, puchary, medale? Ja mówię, no moje. No i wtedy jeden wnuk poszedł już, gra w kosza i ja jestem szczęśliwy. Вот. A jak tak wnuk by cię zapytał, dziadek, a jaki jeden mecz najlepszy zagrałeś w Nowilesie, to jaki to byłby? Ja chcę powiedzieć, jeden mecz pamiętam Żalgiris, kiedy zdobyłem 36 punktów, jak dzisiaj pamiętam. Вот. Козлаускас был тренером тогда. Может, да. Когда пришло тыли люди, то бы на День Змарлых было попрутовнее, запоминалось до конца жить. То, на правда, и мы выиграли этот матч. И Жальгерис тогда в пухарах отпад. Вот. И тогда заграл им, на правда, добрый завод. Вот. Козлаускас тогда был тренером Жальгерис. Igor, 32 lata, tak, bo to od 90 roku, kiedy grupa pierwszego biznesmenów się zebrała, zainicjowała pomysł, a wiele ośrodków dziś już nie ma na mapie. Nie ma Mazowszanki, Pruszków, nie ma całego Śląska, Bobrek, Bytom, Zagłębie, Sosnowiec. Inne kluby spadały, wracały, Wrocław przez lata nieobecny, AZS Elana, Włocławek. Cały czas to, co wspominasz, te flagi. Jak myślisz, z czego ten fakt wynikał, że udało się przeżyć i transformację ustrojową, i różne zawirowania finansowe. Zawirowania finansowe, pozyskanie sponsora, jakim jest Anvil. Czy Włocek ma szczęście do koszykówki, czy ma szczęście do ludzi, którzy tutaj, z czego wynika? No przede wszystkim ja chcę powiedzieć, szczęście to jest to, co to, co mówiłem już, Andrzej Dulnik otworzył drogę, który sam grał,
Ryszard Badura, Nabilis, вот, później Anvil w Wrocławiu. To jest bardzo strategiczni sponsorzy, którzy naprawdę wtedy podtrzymali i wtedy był wynik. I chciałem powiedzieć, bardzo dużo było małych sponsorów. Bardzo dużo. To też bardzo dziękujemy im. To, co w tamten okres było poziom, gdzie ludzie zaczęli zarabiać, вот, prywatiarzy, tak ja mogę, żeby nie obrazili. Dobrze mówię? Prywatne firmy. Tak. Prywatne firmy, dokładniej. Zarabiali duże pieniądze i mogli pozwolić, żeby ich tablica była na sali. Dzięki temu wynikom i chcę powiedzieć i tym sponsorom, ja myślę, co i ci ludzie, którzy byli przy klubie, przede wszystkim prezesa Ranckiewicz, gdzie to były ciężkie czasy. Вот. Не вспоминам одного, который в огуле не надаясь. Вот. Арек Левандовский. Арек Кригер. Арек Кригер был. Так, то есть та молодежь, которая направда шла до пшоду, и деньги им. Террас есть Лукаш Пчелковский. Ну, Хейман. Мех Бенди, вот, Михал, где, то есть молодежь, что, где повинны из Дапшоду, мают, так поведеть, маркетинг, то все повинны из Дапшоду, и в тамте часы не было такого. Вот, и для того, выдаясь мне, odpowiednie ludzie byli na odpowiednim miejscu i dlatego ta koszykówka była zawsze u gór. I jest. Dokładnie. Dziękujemy Ci bardzo, że nas zaliczyłeś do młodzieży, tej, która ciągnie ten wózek po wielkich osobach, które wprowadziły tą koszykówkę na salony. To tak oczywiście tytułem żartu, ale też prawda jest taka, że miejsce Igora Gliszczuka w tym klubie nadal jest. Jesteś obecny, jesteś głosem doradczym i to też jest ważne i to świadczy o tożsamości tego klubu. No to, co już mówiłem, tak. Cieszy mnie to, co tak można powiedzieć, jestem w Radzie. To jest dla mnie wielki zaszczyt. Przede wszystkim to jest duża odpowiedzialność i też jestem szczęśliwy to, co klub odnosi przez ostatnie lata taki sukces. Czyli wszystko układa się dobrze, wszystko układa się tak, jak być powinno, a Igor Gliszczuk też poza radą nadzorczą wiedzie żywot szczęśliwego człowieka, który mimo wszystko też nadal siedzi w koszykówce, tym razem w koszykówce dziecięcej, więc dla tych, którzy nie wiedzą, mieszkasz tu, jesteś z nami, więc podejrzewam, że ludzie wiedzą to, ale może a na z pewnością obejrzą to też kibice spoza Wrocławka, to żeby się dowiedzieli. To ten logotyp na bluzie. Tak, jest to jest założona specjalna bluza, nie tylko Anvil na dole, żeby nikt nie myślał, co nie. Też Anvil. Вот, to jest dwa kluby, które bardzo lubię i szanuję. Вот, teraz, żeby nie siedzieć w domu i nie dostawać sfira, то ствердили працовать. И выбрал им девчин. Нигде не мыслял им, что дам рады, бо мам тяжкий характер. Але жена повидала, спробуй, бо девчины не теж могут быть характерные, и спробуй. Вот. Ну и спробовал им, когда пришел им по первому тренингу, другим повидал им, уж иду забрать пилки, бо так накричал им на одном, на другом. Ci wytrzymają, to nie mnie. Przychodzę odebrać, a oni już 30 minut wcześniej stoją wszyscy. I dlatego mnie takie dała siły i mocy, co jednak coś we mnie jest, co nie przyszli. Teraz na dzisiejszy dzień mam 14, bardzo ich lubię, mają kije, markewkę. I szanuję ich, i gram teraz w lidze. I myślę o przyszłości, oddam dalej, na dzisiejszy dzień, póki mam siły, to będę ich prowadzić, a później
oddam Michalu, który jest podpisana umowa z TKM-em Szkoleniowym. To jest bardzo młody trener, żeby zrobić chociaż w drugim lidze. Czyli też są plany. Złosławian. Złosławianek, tak? Tak. Złosławianek. Igor Gliszuk, całe życie nie, ale większość tego życia związany z Wrocławkiem. Tak. I który już ma w prawie... Ja nie powiem tego głośno. Hubert, pamiętasz? 40 lat. Tak jest. To jest ładne. Dziękujemy Ci bardzo za to spotkanie. Dziękuję.